Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Dzień dobry. Naszym telefonicznym gościem jest poseł PiS Urszula Rusecka, wicerzecznik partii, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Halo, halo, czyż słyszymy się dobrze? Halo, halo. Bardzo serdecznie witam w tym świąteczny poranek, bo dzisiaj przecież święto. Ofiarowanie Pańskie, tak zwane potocznie święto nazwane Matki Boskiej Gromnicznej. I serdecznie pozdrawiam panią redaktor i wszystkich naszych słuchaczy. Dobrze się słyszymy. To jest rok wyborów. Opozycja zastanawia się nad wspólną listą. Są różne komentarze. No chodzi o to, żeby wygrać z PiS-em. To jaka to będzie kampania? Pani redaktor, kampania na pewno będzie trudna i bardzo brutalna. Szymon Hołownia oczywiście teraz deklaruje, że nie bardzo chce iść na wspólnej liście z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk chce albo mianuje się takim liderem całej opozycji, chce dyktować warunki, na które nie wszystkie ugrupowania chcą się zgodzić. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to Donald Tusk na osobę, która będzie pilnowała wyborów, ogłosił pana posła Sławomira Nitrasa, osobę bardzo kontrowersyjną, ale też agresywną, dlatego że my tutaj w Warszawie wiemy, jak zachowywał się, jak zachowuje się chociażby w stosunku do kobiet, kopnął naszą koleżankę partyjną, posła naszego okręgu Wiesława Krajewskiego popchnął, więc to jest człowiek, który w naszych prywatnych rzeczach przeszukiwał nasze prywatne rzeczy w 2016 roku na sali sejmowej. Więc jeżeli tak ma wyglądać polityka, kampania, no to będzie bardzo smutne, ponieważ chcielibyśmy się zmierzyć na programy. Prawo i Sprawiedliwość zawsze ma przygotowany dobry program dla Polaków. Przypomnę, że program z roku 2015, z kampanii i z roku 2019 wypełniliśmy w 90%. My poprzedzamy nasze kampanie naszymi konwencjami programowymi. Pani poseł, o programach na pewno jeszcze będziemy mówić, ale czy wy pójdziecie razem jako zjednoczeni właśnie, Zjednoczona Prawica? Zjednoczona Prawica była dobrym pomysłem na rządzenie krajem. Ten pomysł się sprawdził po prostu i dlatego chcę wierzyć w to, że pójdziemy razem. Oczywiście są różnice zdań, tak jak w każdej rodzinie, czasami artykułowane słabiej, mocniej, ale ponieważ mamy po drugiej stronie totalną opozycję, która poza walką z Prawem i Sprawiedliwości nie ma nic do zaoferowania Polakom, no my dyskutujemy we własnym gronie. Rozmawiacie już o listach? Ja myślę, że bardziej skupiamy się jednak na programie, na tym, co należy zrobić, jak poprawić byt Polakom, bo przypomnę, przyszło nam rządzić w tej kadencji w ogromnie trudnym momencie. Pani redaktor, przypomnę, rok 2019, wygrywamy wybory, mamy po raz pierwszy przygotowany, zrównoważony budżet państwa i za dwa miesiące w zasadzie wybucha epidemia, która od 100 lat nie towarzyszyła, nie była znana na świecie. COVID zagościł i z tym związane perturbacje i później kryzys energetyczny, który tak naprawdę rozpoczął się jeszcze wyprzedzając wojnę na Ukrainie, a później wojna za naszą wschodnią granicą. Więc ta kadencja bardzo trudna, ale jednak dajemy radę. Tak, wyborcy na pewno to pani poseł ocenią, ale ja wrócę do tych list. Kto będzie jedynką? Wiem, że na razie wróżenie z fusów, ale tak się tutaj zastanawiając, sporo aktywnych kobiet w PiS-ie. Czy kobieta może być jedynką? Czy będzie jedynką? Pani redaktor, w naszym okręgu w 15 istotnie trzy, wydaje mi się, bardzo pracowite, znaczy, albo może to tak zabrzmi nieskromnie, ale,
ale wydaje mi się, że jest ta nasza aktywność i w okręgu, i w pracy w Warszawie zauważalna. Ale jak będą wyglądały listy, to poczekajmy, jak zostanie ogłoszony termin wyborów. Myślę, że trzeba robić swoje, trzeba pracować. Ja skupiam się głównie na pracy. Pracy w Warszawie mam mnóstwo, bo przewodnictwo Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie mnóstwo rzeczy się dzieje. Zaraz o to zapytam właśnie, myśleć o takiej polityce typowej. Ale proszę powiedzieć, bo Sejm przyjął nowelizację kodeksu wyborczego. Jakie to będą zmiany? Sejm przyjął nowelę kodeksu, poczekamy, jak ona jeszcze będzie procedowana w Senacie, a później podpis pana prezydenta, ale nie wyobrażam sobie, żeby ta nowela nie została uchwalona, bo ona jest bardzo perfekcyjna. Chodzi nam o to, aby jak najwięcej osób z małych miast, miejscowości mogło oddać głos, miało ułatwiony dostęp do lokalu wyborczego, tak samo jak ten łatwy dostęp do lokali wyborczych mają mieszkańcy dużych miast. Będzie wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, będą mogły dojechać i głównie temu celowi służy nowelizacja kodeksu wyborczego. Ona jest typowo techniczna, ułatwiająca oddanie głosu. Od wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To jakie są najważniejsze zmiany? Tak, pani redaktor, wśród najważniejszych zmian jest podwyższenie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych prawie dwukrotnie, zakaz tworzenia nowych domów dziecka. I to ma się przysłużyć i również derejonizacja. Natomiast zakaz tworzenia nowych domów dziecka ma się przysłużyć deinstytucjonalizacji w tym obszarze. Bardzo ważnym jest, żeby jak najwięcej rodzin zastępczych powstawało. W Tarnowie ta sytuacja wygląda bardzo dobrze. Tu chciałam władze powiatu tarnowskiego bardzo pochwalić, pana Jacka Chudymę, który wiele robi w obszarze rodzicielstwa zastępczego. Chodzi nam o to, żeby jak najmniej dzieci znalazło się w pieczy zastępczej. Tam są jeszcze, ustawa jest dosyć duża, prawie 100 stron, ale między innymi te przepisy oznaczają również zmiany dla osób usamodzielniających się, czyli takich, które przebywając w pieczy kończą 18 lat. W tej ustawie likwidowane jest kryterium dochodowe. Czyli chodzi o to, żeby takich rodzin, prawda, było jak najwięcej. Tak. Od wczoraj także można... Ale też chciałabym jeszcze jednym zdaniem powiedzieć, że to nie jest jeszcze koniec zmian w pieczy zastępczej, bo przygotowywane są jeszcze kolejna zmiana, ale ona będzie dotykała też ważnych obszarów, a mianowicie takiej profilaktyki, czyli asystentów rodzin, żeby po prostu te rodziny dysfunkcyjne miały pomoc, aby dzieci zachować w rodzinie, jak również zmiana będzie dotyczyła osób z niepełnosprawnościami przebywających w pieczy zastępczej. Także jeszcze zmiany w obszarze pieczy zastępczej przynajmniej. Można składać wnioski o przyznanie 500+ na nowy okres rozliczeniowy. To od wczoraj są głosy opozycji, że 500+ nie spełnia swojej roli. Są pytania, gdzie te dzieci? Pani redaktor, Rodzina 500+ to bardzo dobry projekt, który nasz sztandarowy, który przypomnę, możemy składać na nowy okres świadczeniowy od wczoraj w sposób elektroniczny przez ePUAP, system bankowy, przez portal, który jest w ZUS-ie i przez program Empatia Ministerstwie Polityki Społecznej i Rodziny. Przypomnę, że z tego programu skorzystało już 7 milionów dzieci, a środki, jakie zostały wydatkowane od początku istnienia tego programu, to 220 miliardów. I może te kwoty wydają się takie dla przeciętnej rodziny duże, to powiem, że to jest 6 tysięcy rocznie, a dziecko od urodzenia do 18 roku życia dostaje zastrzyk finansowy 120 tysięcy.
Natomiast jeżeli opozycja próbuje deprecjonować ten program i mówić, że on nie przyniósł skutki, bo mamy najmniej urodzeń od II wojny światowej, to jest to bardzo niesprawiedliwe i mogą powiedzieć te osoby, które nie wiedzą, czym są procesy demograficzne, czym proces demograficzny jest w Polsce, dlaczego tak ta sytuacja wygląda. Za mało mamy czasu, żeby... Tak, za mało mamy czasu, przyrost naturalny pozostaje ujemny. Tak, może podczas kolejnych rozmów omówimy jeszcze dokładnie tą sytuację, tak, ale między innymi na przykład, gdyby urlop rodzicielski był dłuższy, to może to również miałoby jakiś wpływ, nie tylko pieniądze. Tak, ale jeżeli chodzi o urlop i jakby to, co nam wychodzi w polityce demograficznej, w strategii demograficznej, którą przyjęliśmy do roku 2040, to jakby te zmiany będziemy wprowadzać, ale ja tu jeszcze chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Nam po prostu ubyło kobiet w wieku rozrodczym, tych, to się tak liczy od 15 do 39, 49 roku życia. W zależności od jaki przyjmiemy ten wiek, między 800 a 600 tysięcy kobiet w przeciągu 10 lat nam po prostu ubyło. I jak przypomnimy sobie badania GUS-u sprzed z roku chociażby 2012, tam była ta prognoza demograficzna, to mielibyśmy niesamowity spadek, więc zapewne 500+ było jednym z elementów, który w pewien sposób zahamowało. Pani poseł, będziemy pomalutku kończyć, ale jeszcze chciałabym bardzo krótko, żeby pani odpowiedziała, co z urlopem rodzicielskim może zostać wydłużony w najbliższym czasie? Pani redaktor, w poniedziałek na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będziemy wprowadzać zmiany w kodeksie pracy i tam urlopy rodzicielskie zostaną wydłużone. W ogóle tych zmian jest też bardzo dużo, bardzo duża ustawa, ale wszystkie te zmiany mają na celu, w zasadzie to jest taka dyrektywa, która wprowadza, unijna, ale my ją bardzo poszerzamy, czyli nie robimy tylko tego minimum, które jest w dyrektywie europejskiej. Ona wprowadza równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, życiem rodziców i opiekunów. Pani poseł, jedna minuta. Bardzo proszę o odpowiedź. Waloryzacja rent i emerytur, także renty rolnicze. O to również pytają nasi słuchacze. Jak to w tym roku będzie wyglądać? Bardzo proszę o krótką odpowiedź. Pani redaktor, w tym roku, tak jak zgodnie z ustawą, od 1 marca wchodzi waloryzacja rent i emerytur. Ona będzie wyższa nawet niż przewidywano w budżecie, niż jest ta kwota zapisana w budżecie. To jest waloryzacja kwotowo-procentowa, wyniesie 14,8% w bieżącym roku. Będą również i 13 i 14 emerytury. Budżet państwa przeznaczy na te świadczenia ponad 40 miliardów. Jeżeli chodzi o wsparcie dla seniorów, to ja przypomnę, że w roku 2015 to była kwota zaledwie 3,6 miliarda, a w tej chwili no być może będzie to już nawet kwota 70 miliardów, więc bardzo dobre wiadomości. I też w przypadku emerytur rolniczych, to też nowela ustawy na mojej komisji, zostaną emerytury rolnicze zrównane z najniższymi emeryturami z systemu powszechnego. I ten wskaźnik waloryzacji, który jest zaplanowany od 1 marca ustawą, on będzie również obowiązywał waloryzację emerytur rolniczych. Bardzo dziękuję. Jeszcze dużo mam pytań, ale musimy już kończyć. Tak, bardzo dziękuję. Bo tych tematów jest naprawdę bardzo dużo, a krótki czas. Pozdrawiam. Poseł PiS Urszula Rusecka, wicerzecznik partii, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, była gościem Radia RDN Małopolska. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.